Zgłoszenie pożaru miało miejsce kilkanaście minut po godzinie 14. Na teren dawnych zakładów Celwiskoza udały się pierwsze wozy bojowe Państwowej Straży Pożarnej, do których dołączyły także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po wstępnym rozpoznaniu do pożaru wezwano grupę chemiczną. Prawdopodobnie w płonącym magazynie znajdowały się pojemniki z kwasem, które zajęły się ogniem. Strażacy walczyli nie tylko z płomieniami, ale również z toksycznym, gryzącym dymem. Niezbędne więc były maski tlenowe. Dostęp do budynku był utrudniony. W akcji wzięło udział kilkunastu strażaków PSP oraz OSP. To nie pierwsze tego typu zdarzenie na terenie dawnych jeleniogórskich zakładów Celwiskoza. Jak na razie nie są znane przyczyny pożaru. Nie wyklucza się jednak ani nieumyślnego zapruszenia ognia, ani podpalenia.